będziecie moją własnością. W dniu, gdy ja przygotuję i oszczędzę tych, jak ktoś oszczędza syna, który mu służy. I wtedy znowu dostrzeżecie różnicę między sprawiedliwym a bezbożnym, między tym, kto Bogu służy, a tym, kto mu nie służy. Bo oto nadchodzi dzień, który pali jak piec. Wtedy wszyscy zuchwali i wszyscy, którzy czynią zło, staną się cierniem i spali ich ten nadchodzący dzień. Także im nie pozostawi ani korzenia, ani gałązki. Ale dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach i będziecie wychodzić z podskakiwaniem jak cielęta wychodzące z obory. Pamiętacie, jak marnotrawny syn wrócił do ojca? Czy słyszał jakieś wymówki? Czy słyszał jakieś kazanie? Nie. Było wielkie przyjęcie na jego cześć. Kiedy Bóg tutaj skonfrontował narzekanie swoich ludzi i nagle dochodzi do otrzeźwienia, gdy słyszymy te słowa, że Bóg mówi, że jemu narzekanie się nie podoba, to Bóg mówi, pozwól, że ja powiem, co jest pragnienie mojego serca. By znowu dostrzegano różnicę między sprawiedliwym a bezbożnym. By była radykalna zmiana w jakości życia między tym, którzy znają moje imię, którzy mówią, przyjdź królestwo Twoje, a tymi, którzy mnie nie znają. Choćby nie wiem, jak wrażliwymi byli na potrzeby innych ludzi. Oni będą błogosławieni swoim działaniu, bo to są moje odwieczne prawa. Moim pragnieniem jest, mówi Bóg, żeby wasze usposobienie, wasz styl życia, stosunek do waszych żon i do waszych dzieci, do waszych pracowników, do waszych pracodawców, był radykalnie odmienny od tych, mówi Bóg, którzy mnie nie znają. Że inni bliżej poczynając, przyglądając się bliżej waszym poczynaniom, będą się wręcz domagać wytłumaczenia się z nadziei, która jest w nas. Chrystus mówi, jeżeli będziecie mnie wyznawać, uświęcać i wynosić wysoko jako swego Pana i Zbawiciela, i będziecie to czynić w sercach, w słowach i w postawie. Bądźcie gotowi, że inni będą się domagać, żądać, nalegać, byście wytłumaczyli im nadzieję, które was dostrzegają, a której sami nie mają. Bóg mówi, że dokonuje dzisiaj przeglądu swoich szeregów. Kochani, żyjemy w czasach ostatecznych. Bóg mówi, że rozpoczął się sąd i ten sąd rozpoczął się od domu Bożego. Bóg mówi, że wypatruje całą ziemię, by wzmacniać, by wspierać tych, którzy szczerze, całym sercem skłaniają się ku Niemu. Bóg wypatruje bohaterów wiary, którzy są dumni z Bożej chwały. Bóg szuka tych, którzy przede wszystkim szukają Jego oblicza, bardziej niż Jego ręki. Bóg wzmacnia tych, którzy całym sercem chcą przy Nim wytrwać, którzy się nie oglądają wstecz i którzy nie zawracają. Bóg szuka tych, którzy codziennie podsycają płomień wiary w swoim domostwie, w swoim oikos, w swoim oddziaływaniu. Że nikt nie ma wątpliwości, co jest źródłem posłuszeństwa, hartu ducha, wytrwania. Bóg mówi, że nie ma upodobania w tych, którzy się łatwo zniechęcają, którzy się odwracają i zaczynają iść wstecz. Bóg stawia na tych, którzy ściągają Jego obecność, którzy nie chcą uczestniczyć w miejscach, w układach, w sprzymierzeniach, w których Boża obecność przebywać nie może. Bóg błogosławi tych, którzy ogłaszają przestrzeń Jego błogosławieństwa. Mówi, wy ogłaszajcie, a ja będę błogosławił. Kochani, wracamy do miejsca, skąd przyjechaliśmy. Pamiętajmy, że Bóg, gdy mówi oikos, to ma na myśli nie tylko nasze małżeństwa, nie tylko nasze rodziny, nawet nie tylko nasze domostwa, ale nawet nasze miejscowości, w których nas umieścił, od pomyślności których zależy i nasza pomyślność. Bo Bóg chce, by w tym narodzie, by w tym kraju powstała mocna chrześcijańska klasa średnia. Rodziny wpływu, gdzie poprzez kilka pokoleń równocześnie oddziaływanie jest tak mocne, że to jest tylko kwestia czasu, a zmieni się oblicze całego narodu.
Pan Jezus powiedział, pamiętajcie jednak, beze mnie nic uczynić nie możecie. Zachęcam, byśmy teraz powstali, poproszę, by zespół do mnie dołączył. Zaśpiewamy pewną pieśń, a potem po tej pieśni jeszcze raz się chcę do was zwrócić. Przed tronem Twym stoimy, wpatrzeni w Twej miłości blask. Do Ciebie, Panie.